Jestem. Jestem, melduję się. Dzień dobry wszystkim. Siemanko, ziomeczku. Siemano, cześć, cześć. Jak tam po wczoraj? Na siłce byłem. Skończyłem oglądać Fallouta, w ogóle ten serial. Polecam. Kiedyś... No, oglądałem. Nie oglądałeś? Nie. Fajny. A grałeś Fallouta? Nie. A to wiesz co, nie ma znaczenia ogólnie. A co tak. Mi fajnego? Fajnie jest wykreowany świat, postacie, plot, który tam się dzieje, jest nawet taki dość wciągający. Spoko, nie, no po prostu bym powiedział, bardzo ładny jest ten film. O, to też bym mu dał. Takie są fajne, nasycone kolory. I muzyka, no ej, muzyka jest przezajebista. Sceny walki, a tam jakaś muzyka, wiesz, klasyczne lata 60. czy coś. To jakby, no ma swój unikalny vibe'ik ten serial. Dobra, może też czas na pytanie od widzów. I tu mamy tak, Niniowski. A jak to jest on z Twitcha na wyłączność? Bo Kik nie ma, a Twitch chyba miał kiedyś w umowie zawartą treść o wyłączności. Wiesz co, nie wiem jak do końca z tym jest. Skoro tutaj niektórzy twórcy przechodzą i streamują tu i tu, to chyba nie ma, nie? Tak mi się wydaje, tej wyłączności już. Kiedyś była wyłączność, ale też tylko na content gamingowy. A nie wiem jak jest teraz. Tą kawę? Wiesz co, ja lubię MK Cafe Crema. Ogólnie crema z mlekiem. Staram się brać bardziej nisko palone kawy. Średnio, bo średnio palone. Gdzie kupuję kawę? W Biedronce. Jest robota i lecimy. Czekajcie, to jest Full HD? Jak patrzę na nich, to są kocury, bambury, sztosy, kabanosy. Kotysztosy, będą łamane nosy. Będą łamane Merci. Nosy, dokładnie. Uważaj na kabanosy. Mam jedną prośbę do was. Tak. Tylko żeby nikt nie płakał po walce, jak dostanie lanie, okej? Okay? Słuchaj, kochany, kotysztosy łamią nosy. Kotysztosy łamią nosy, kocury, bambury, kotysztosy, kabanosy. Dobre, dobre zwrotki. To chyba Tańcula pisał. Dobrze. Ej, jak pana. Będziecie mieli dobry game plan, to naprawdę myślę, że... Game plan? To będzie fajna walka. Presja i wjeżdżamy. Wiksa jazda będzie gwiazda, lecimy. Tylko wam powiem anegdotę. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Patiro i mokrego suchara na sesji zdjęciowej, Patiro chyba nawet o tym nie wie, ale staliśmy na korytarzu razem z mokrym sucharem, z właścicielami federacji i nagle Patiro wyszedł zza drzwi. Jak zobaczył mokrego suchara, to chłop aż stanął i widać było taką myśl, czy od razu ładować, czy nie, i musieli go pracownicy wręcz przesuwać, że idź, mokry suchar nawet tego nie widział. Co tam się stało? Wow, aż taka napięta atmosfera między nimi? Aż chciał w niego wjechać od razu, przed walką? Nienawidzisz mokrego suchara, bo takiej nienawiści w oczach, to ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem. Słuchamy, kurwa, no, dawaj. Słuchaj, uszalonego reportera, nie? Pokazałeś to zdjęcie. Ja od tego... Ej, ale ta fota jest, kurwa, mocarna, nie? To jest styl życia po prostu. Nie tylko sylwetka, ale również właśnie styl życia. Ale to nie jest tak, kurwa, nie, wiecie, też trzeba być odważnym, przyznać się, tak, kurwa, to byłem ja, ale zobacz na mnie teraz. Z tego momentu schudłem 50 kilo. 50 kilo. Szacun. Gdyby Hiszpan tyle schudł, to nic by z niego nie zostało. Patiro, czemu ty w ogóle aż taką dawką nienawiści darzysz suchara, ponieważ nie powiedziałeś, o co chodzi, powiedziałeś o teczce, rozumiem, że to już było później, ale co się stało, co jest zarzewiem tej sytuacji? Jakby suchara nie lubię, bo po prostu nie lubię całej też ich ekipy, no i tam się rządzą takie prawa, że... Chyba jesteś chorągiewą, byłeś u nas w ekipie, wypaliłeś te ekipy, który nie lubi ich ekipy, czy cokolwiek, to... psychicznie, kurwa, potem próbowałeś jeszcze zniszczyć nas jakimś... No tak, ale chłopie, kurwa, jak z twojej ekipy, drugi gościu, donatuje jednego gościa, jakiś deftrecy, jak ja chcę go poprosić. Nie ma już tego gościa, nie ma już tego gościa, ale był taki gościu, no nie? No był, był, jak takie rzeczy się odpierdają w ekipie, zamiast siebie wspierać, to wy odpierdacie taki gówno, no to żyje mi się chce, nie? Słuchaj, ja psana już nie ma w ekipie, więc nie wiem, po co to wspominasz. No nie ma już, no. A też mi się wydaje, że dobra, Jabczana nie ma w ekipie, ale to nie było raczej tak, że Jabczan sobie stwierdził: ej chłopaki, dobra, powysyłam Deathwish'e do Bartka Tentaciona. Oni mówią: nie no, co ty, Jabczan, pojebało ci, nie rób tak. On mówi: nie no, zrobię. Tylko raczej było tak, że to była zorganizowana chyba działalność i wszyscy wiedzieli, że to się dzieje. Choć no, tak, tak, właśnie o tym mówię, że to oni wszyscy raczej o tym wiedzieli i wspólnie stwierdzili, że to jest dobry pomysł. No i głowa musiała być ścięta kogoś. Trafiło na Jabczana. Ale to mógł być naprawdę ktokolwiek inny z tamtej ekipy pewnie. Więc to, że go tam nie ma, no spoko, ale to pokazuje też jakiś sposób działania całej ekipy. Już pewnie tego nie powtórzą, nie? A, co gram? Na Riven. Kurczę, rakieta? A, zbanowany. Ja dole. Nie no, kurwa, wyzywajcie mnie, obrzućcie mnie gównem. Nie wiedziałem, chciałem Renektona wziąć, ale zbanowany. I zostały 3 sekundy. Patrzcie, jakie wziąłem runki. Cheap shot. Cios poniżej pasa.
Na Malfajcie. Będą walone ciosy w krocze na Riven. Malinowemu Wiaja. Ej, wiecie co? Ale to jest po prostu odruch, odruch. Ja naprawdę nawet nie chciałem go uderzyć Wiaja, ale to jak jesteś kurwa w takim starciu, to już wiesz, autopilota zarzucasz i próbujesz go kopnąć i akurat pierwszy raz dostał jajka. Nie masz wrażenia, że na przykład amatorów kopnięcia są totalnie useless, one w ogóle nie bolą? Nie wiem. No mnie ma nie... Mnie nie bolały te kopnięcia malinowego, ale wiesz, też była różnica duża wagi, więc... To może dlatego, jakby mnie kopnął taki kurwa czarny Polak, bym poleciał pewnie. Ja tak rozmawiałem na przykład z ludźmi, to właśnie kopnięcia były strasznie useless. No amatorzy i moi useless kopnięcia. Bo to trzeba dobrze wyprowadzić, wiesz, dobrze skręcić. Dobrze wyprowadzić cios, co się, wiesz, kopnięcie. No ta, no ta. A ty w ogóle jeszcze będziesz, wiążesz jakąś przyszłość? Moja mama bardzo przeżywa, wiesz. Ona myśli, że to jest krok do niepełnosprawności. Ale nie, no to ale, źle. Ej, powiem ci, ostatnio widziałem chyba na TikToku właśnie, że najgorsze, co możesz zrobić dla dziecka, to jest taki jakby parasol ochronny wokół niego obtoczyć, taki, że wiesz, że matka cały czas gdzieś spogląda, cały czas coś patrzy, tak jakby wiesz, to jest największa krzywda, jaką możesz zrobić dziecku. Bo zamiast mówić dziecku, tak nie wiesz, niewerbalnie, ufam ci, tak ufam, że podejmiesz dobry wybór, to jakby cały czas gdzieś tam obserwujesz i patrzysz, czy dziecko na pewno sobie poradzi. I to strasznie podobno... Straszna krzywda się tej dziecku dzieje. Bo nie jest takie samodzielne wtedy może też. I jest bardzo uzależnione od opinii matki, a nie powinno tak być. Jeżeli mama tutaj słucha, to nie, że to da jakiś ofens, ale... wydaje mi się, że no... Ale wiele decyzji tylko ty jesteś w stanie podjąć. I mama pomimo dobrych intencji, no nie powie ci, nie doradzi. I w wielu kwestiach może się nie znać. I choć dobre ma intencje, to ci może źle doradzić bardzo. Nie, nie, tylko właśnie... Dobra, Flash Ignite od Riven i Talon też skoczył we mnie. Vanguard to gówno? Jestem pod rządem. Nie wiem. Nie grałem ani raz, znaczy... Ja p***ole. Double kill. Oj. Ja p***ole. No, idę. Powiedział, że wziął najlepszy gracz, to wziąłem najlepszy gracz. I czemu mnie nie wziąłeś? Bo gdzie ma jest Visto, znasz jest Visto? No. Ole, oro, dobra GG. 6 na 1 krzyku. Chyba tak. Ej, miałeś kiedyś tak, że ci wleciał piorun kulisty na przykład do tego, do pokoju? Piorun kulisty? Mhm. Ty ryba, wydaje mi się, że jakiś kurwa ezoteryczny jesteś. No kurwa, serio. Demony, kurwa, duchy, pioruny ale, kuliste. Ale jest piorun kulisty, może wlecieć ci do pokoju, może, serio. Może, tak o, wpadnie. Ale on nie wierzy mi, ej, on nie wierzy. Piorun nie kulisty. Wierzy mi. To jest jakaś jedna sytuacja na miliard, która się wydarza raz na ileś lat, gdzieś na świecie. I ty pytasz, czy to się mi zdarzyło. A pierdolnąć kiedyś piorun? No. Rekordzista aż 8 razy pierdolnął. I mi odleciał palec dużo stopy. Ej, zacznę z loty. Rekordzista tego, co na Cloud się bił? Nie. Rekordzista. Mhm. No to on przecież. A widziałem, na bossa się wspinał na góry, to miał wszystkie palce. Co, Kilimanjaro? Rekordzista, no. Jak rekordzista? No jest taki ziomek. Ten debil, ten kamień wniósł na wąskie oko? Jebany kretyn. Czemu go obrażasz? No kurwa, niebezpieczne. Niebezpieczne. Ale wiesz, to jakbyś Hołowczycowi powiedział, że zapierdalanie 200 na godzinę, to też jest niebezpieczne, ale to jest Hołowczyc. A widziałeś ten film, co chłopki jadą właśnie, jest jakiś tam, wiesz, rajd, że tak jeżdżą, tak jak Kubica jeździ przez jakiś czas, wiesz co chodzi? W takich rajdach, po jakichś dżunglach i tak dalej, kojarzysz to? Dakar to jest, czy nie? Nie, to nie jest no, to chyba. No chuj wie, no coś takiego. Bo Dakar to chyba pustynia. I oni tam jeździli przez jakieś takie safari jakby, nie? Mhm. Nagle biedna zebra wybiegła na auto i na masce wylądowała. Skasował? Skasował i komentator mówi tak, o, zebra. No, basic rzecz, która się wydarza, nie? Mógł być hipopotam, kurwa, to wtedy by kierowcy nie było, więc i tak dobrze. Ale wiesz, bo najbardziej popierdolone było to, że jedziemy i nagle Parmaxil wjeżdża, jest GPS, nie? I no. GPS pokazuje normalną trasę. Ej. I nagle Parmaxil wjeżdża w taką ciemną uliczkę w lesie, nie? Tam, wiadomo po co chyba. Jest? I stary, i on, jedziemy, ja mówię, ty, co jest grane? I on mówi, że nagle sprzęgło, że szyja biegów nie działa.
nie? No. I tak stoi w środku lasu, kurwa. A próbował twoim sprzęgłem zmienić bieg? Nie, no i co tego? I nawet zatrzymujemy w środku lasu, czyku, ciemno jak chuj, z dala od cywilizacji. I ja mówię, że ciągle biegów nie działa, mówię, nie, no trolujesz, a on mówi, że nie. I ja naprawdę bałem się, że zostałem wwieziony i będzie coś robione ze mną, bo nagle wyjebało internet. Normalnie porwanie narysowane na streamie. Ale nie, bo wyjebało streama, stary, nagle. A wyjebało jeszcze. W tym momencie, kumasz. No, no to dziwne, to dziwne. A to ja wydaje mi się może poddymka jakaś. No nie, nie, stary, coś tam się zjebało po prostu. Ale autentycznie bałem się, że stanę albo wybuchany, albo sprzedany. A mogło być to i to w sumie też. Ale wiesz, ludzie się normalnie, handel ludźmi normalnie dalej funkcjonuje, nie? No ta, no nawet Korwin mówił, że zamiast dziecku usunąć, lepiej sprzedać. Ale ty trolujesz, ty teraz jajcujesz, a naprawdę ludzie, istnieje handel ludźmi dalej. Nie, no wiem, że istnieje. 60-letnia kobieta, bez górnych zębów, 43 euro. Aż bez górnych, a bez, a z górnymi? No z górnymi nie wiem. To był najebany stary, a nie piorun kulisty. Nie, to był piorun kulisty. Co, nie... Ja pytałem się Jopty, czy możesz wziąć to powiedział, że nie mogłeś. Ej, potrzebuję pomocy, bo się nie mogę kurwa ruszyć! Idi. Ja p***dolę jeszcze MF tu zerką, no nie mogę. Dobra, dwóch padło. Umiem coś i... Mogę wejść w nią, chcesz? A wejdę se. O, mam dziadka. Leży dziadek. Ja tankuję, no to... ale nie mam jak jej, wiesz co, przykleić się. Oj, chuj, nie żyję wszyscy. Żyje? O, chłopaki! Dobra, no blitz musi paść. Kurwa, my chyba padamy wszyscy. Ja rzucam kopaka w Riven. Chodź w prawo, czy nie? Ale kurwa, skąd on wie, no! Kurwa, skąd on widział tą Riven? Dobra, padł też. Ostatnio tak się zastanawiałem w ogóle, widzowie. Na przykład jestem ja, nie? I na przykład takie prymusy ze szkoły, jak widzą człowiek taki sukces, kurwa, ten woli ich dupa, czy nie myślcie? Wielki game stopuje życie. Czterech tu było, czy pięciu? Woli. Tylko kiedyś była taka akcja, babka z Polaka pytała, nie, kim chcecie być w przyszłości? I tam wszyscy mówili tak. Weterynarzem, prawnikiem. I ja do niej, ja patrzę tak, bo ja siedziałem w ogóle na samym końcu, żebym wsadziła, nie? Dosłownie na samym końcu, lewy dolny róg. Ona była w prawym górnym rogu, a lewy dolnym rogu. Ja przychodzi moja kolej ostatni, nie? Cały czas na niej patrzę, mówię, że chciałbym zarabiać zdania w komputer. A ona popatrzy jak na jakiegoś psychola, mówi tak. Ty się słyszysz w ogóle gębić? I co, kurwa, i co? Dupa boli, tak jak pokazał. Przetarł, kurwa, nowe szlaki, nauczyciele nawet... Dupa boli. Nie przypuszczali, ale wiesz, to u mnie też były podśmiechujki, jak odchodziłem ze szkoły. A nie wszyscy, ale tam paru nauczycieli by było takich. No tak, ale z drugiej strony ciężko się dziwić, nie? Wydaje mi się, że wielu jednak odniosło porażkę na drodze. To jakbyś powiedział, że chcesz być, nie wiem, zajebistym biegaczem albo skoczkiem. No to jest, niewielu się udaje, żeby żyli z czegoś takiego. Nie, to nie, nie, to jeszcze nie, bo oni to mają za sportowca, wiesz co chodzi? No a e-sport? A bo to dobra, bo to w sumie... Akurat to nie musi być przyjemne do sportu, no. Nie, ciężko znaleźć taki... To jakbyś jakąś działalność otworzył mniej więcej, firmę otworzył, która miała ci, wiesz, wypalić. Na przykład. Dziadek ma RK. Ja jestem dead, kurwa. Kurwa, nic no... zrobić. A bo cię nie ma? Nie ma, bo pierdolimy zamiast grać. Dobra, idę. Bomba! No bomba, ale... Wtedy ma tromba, bomba, kurwa. Jak zrobisz bomby, ma pewnie więcej. Musisz krzyczeć na nich, krzyku! Aaaa, krzyku! Musisz krzyczeć! Czekaj. Czemu oni kurwa Riven biją? Która ma 1000 shieldów. Dobrze, kurwa!
dobra, to skorucha. I cyk. No ale nie mam redukcji heala, żeby ją zabić. Nie mam. Idzie Diana. Spierdamy. Dobra, ja spierdalam. Kopak. Dobra, spierdam. Jezus. Krzycz mnie, bo wtedy szybciej biegniesz. To ty krzycz za mnie. Się skupiam na uciec, to healerka, no. Nie. Na kota zgnąć, tak byś uciekł. Ja miałem tylko 60 resistów, no to mnie bolało. Jak no. Jest pocztek z lekarza, kiedy istnieją szamani? No właśnie. Albo zielarze. My nasza robimy. Ja nie wiem w ogóle po co są ci wszyscy kurwa analitycy, prognostycy, eksperci, skoro wystarczy do wróżki pójść i zapytać. Albo na przykład po te pogodynki. Po co pogodynki? I tak nasz wpływ na pogodę. BUM! Ej! Za cicho! Ej! Za cicho krzyknąłeś, za mały damage. No za mały kurwa, ale drużyna jest czy nie ma? Nie ma! Kill! Dałem R-kę w trzech, czterech może nawet. Kurwa. I przyszedł Gambit podobijać. Bo za mało krzyczy podczas wejścia. To musi, wiesz, tak jak Hogrider musisz krzyknąć, ty wchodzisz, tu musisz dać sygnał dla teamu. Tak, właśnie no, powinien być voice chat dlatego. Jakbym krzyknął kurwa na globalu, to by się wystraszyli. Dwa energetyki piłem w ciągu jednego dnia, chyba tylko na 40-godzinnym streamie. Bez przesady, chłopaki. A ile wody wypiłeś? O nie, ale wtedy moje ciało to było takie dziwne, ciemne tak zaczęło się robić. Jakby gniło, bo w ogóle wiesz, jak nie śpisz na przykład tam ileś godzin, to zaczyna ciało gnić. No nie, no żeby gniło to musiałbyś nie żyć chyba, nie? Nie, co? Nie? A nie widziałeś tego chłopka, co chodzi po Wrocławiu? I ma zgniłą rękę taką? Tak na niego mówią? O kurwa, no nie, ta R-ki, zaznajta. Pomożecie? Nie, był taki chłopek, nie? We Wrocławiu, czy się popierdolił miasta. Mówią, że to Nerwarian był. No był, tak mówię ci, nie? Mówię, no... No kurwa, seryjnie, ziomeczku. Seryjnie, nie, no wiem, ziomeczku. wiem, ale to był taki ziomek, co ogólnie podróżował i było zgłoszenia na niego, że on był jakoś chory mocno. Coś co on tam miał. On chodzi... Nie wiem. Globale mu zapach chodził, było coś takiego, jebany psychol, kurwa. Charger z tego, Left 4 Dead'a. Niech ty kryteria wszyscy patrz. O kurwa. To co ja mieć na śniadanie? Grahamki? Bo ja sobie wpiadam jajecznicę rano, wieczorem i kurwa. Kurwać! Nie mogę, bliskra na topie, też zagadałem się, kurwa, przepraszam. Korzystasz z płynu do higieny intymnej, czy myjesz ptaka? Mam taki jeden po prostu żel cały do całego ciała z jopy. I szczerze wystarcza, nie wiem, czy jest potrzebny ten do mycia intymnej. Jopa? Taka firma? Jopa? Jopa, no. A ty sam naczynia myję, ty? Też się tym myjesz, no spoko, ładnie pachną, takie... No jopa, taki do naczyń jest. Tam jopa. Są jakieś różne... Zwierzaczki na miniaturce. Jope.me, płyn do naczyń. A to jednak, aha. To jednak ma przez y. Kurwa mać! Nie no, przejebana jest ta linia. Naprawdę, no jest chujowo. Ale ty, wiesz co, ja mam dwa wave'y teraz. Mam oddać dwa wave'y? O, dobra. Zajebiście, wiesz, no nie, no wyszło mega chujowo, oddałeś. Nie, bo nie tracisz wave'a? Nie no i tak bym go nie stracił, bo jestem kurwa pod towerem, no. On nie wcześniej frizował, to traciłem creepy i dlatego mówię, że jest chujowo. Ale zabiłem karpusa. Który ma 0,6? No ryba, no kogo ty próbujesz ze mnie debila zrobić? No kurwa, jest okej, okay. No daję golda, mam first strike'a. Jest okej. Okay. Jakbyś byczaka spotkał w łóżku Oliwki, też byś powiedział, że jest okej? Okay? Dlaczego? Co ty no nie wiem. Dlaczego w ogóle, kurwa? Bo to takie właśnie okej, okay. Da się takie okej. Okay. Nie, w ogóle. Jest karpus. A co, na aneczkę może dam? O, dam na nią. Dam. Jeden, ładnie. Kartusa, drugi, ładnie. Ja nie mogę tej pomóc. Umarłem. Ja uciekam. Też po 5 fajta wybaliśmy. No co powiem, Anka Huka dostała.
jestem gotów, możesz wchodzić. Dobra, czekaj. Ej? Chodzę w niego. Ty go solo zabijasz? Nie. Na pewno go nie zabiję solo jak coś. Aha, dobra. A, wypieram się, bo to jest Karthus. O, nie, tu cały czas dwóch na topie jest, nie? Cały czas było. Patrz, flash tam odpizgam. O kurwa, odfreshował się Wiktor, czaisz? Jaki refleks, ty. No. Widzieliście to? Nic nie uderzył, wszystko szyndowane. Na bolu chyba. Kurwa, dodałem tak. Flash down. I jeszcze za ściany i to kurwa zdrzewał. No nie, to przypadek jakiś. Edikery głównie stoi tak na midzie, całą grę, więc tak, tam się nic nie dzieje. Po prostu parli się mida. Oboje poleci w fejdzie. Grać sama była po trzech itemach na Edikery. Jedyna trudność Edikery, jaka czasami się zdarzy, to to, że jakiś super będzie chuj pośledzony, będzie miał giga wylew. To jest jedyna trudność grania Edikery. Paramaxio, no to jest duża trudność. Zaraz, nieprawda. Diamond One. O, Majster do mnie SMS-ka wysłał, będę... A, za 10 minut. I napisał mi w ogóle... Zajdźcie, że na Majster mi tak. Będę chciał podjechać 18:15. Podziałać trochę. Będzie ktoś w domu? Pozdro. Tak, będę? Pozdro. Napiszę też. Pozdro. Żegnam się z wami. Na razie. Do jutra. Pa!